niedźwiedź odkrył niestety. Ach, zresztą, zobaczcie sami. On kłamie. No nie, nie kłamie. Mówię ci poważnie. No to zapal papieroska. Niech się dzieje wola boska, zajaramy papieroska, Majki. Tak, to ja, Śnieżka, ale niestety, jak słyszycie, jestem chora. Pierwsze wyjście do restauracji razem. Można powiedzieć taka ranka. Ciekawe jak niedźwiedź, jakie wrażenia. Chodź tutaj, usiądź i powiedz, jakie wrażenia. What? No, na styk się zmieściłeś. Jestem z tej nowej. Nie, nie, o to chodzi, że to jest inna. To jest inna uszczelka. Ty masz inną, albo ci inną wstawili, albo mi inną dali. Pokaż. Moja jest taka. No to... No ten rowek ta ma większy. Ten rowek, nie, ona ma tak jakoś zagięte. Jakoś tak u ciebie to jest. Przecież widzę, kurwa. To jak ją wyjmiemy, to wtedy będzie porówna. No tak, jakbyś ją teraz położył tu, no, to będzie to tak, a to ma być tu. O, tak ma być. O. Ale może się zrobi tak jak tu. No może tak, okej. Okay. No. No nieważne. Tu chyba wszystko razem się zrobię za 100 euro. A co ty gadasz? No chyba tak. To jest niemożliwe. Możliwe, bo ta lista 40 euro kosztuje. Śmieszne. A szyba? Szyba też 40. Nie, kłamiesz mnie teraz. Nie, nie, naprawdę. Ja ci pokażę rachunek. No to pokaż mi rachunek. No, nie wierzę. No później, kurwa. Za 40 euro szybę? No to list 40, to jest, kurwa. A szyba? Też 40. On kłamie. No nie, nie kłamie. Przyjechaliśmy tutaj do tego warsztatu, do naszych znajomych, dlatego że w trakcie prac nad złomkiem niedźwiedź odkrył niestety... Ach, zresztą, zobaczcie sami. No szyba tak, pewnie nie ciekło do środka. Aha. Tylko, że dach już się po prostu, szlak go trafia. Tą ramkę trzeba naprawić, bo w końcu... Wiesz, to chodzi? No przez rurę przejść. No ja to mogę zdjąć, jak ci przyjdzie przeszkadzało włożyć. No masz, no nawet dobrze była wklejona, powiem ci, wiesz? Ja widzisz, co się dzieje? No to była nieszczelna. No, to jest podobna sprawa, tylko u ciebie klej do... To podobna sprawa, co w tym busie było. No. Tylko u ciebie dużo. Jeny, jak to wygląda? Jak widać. Ale co, da się uratować? Da się. Ma takie dziury na świecie, które nie można odetkać, Maj. Ale teraz to masz zatkać, a nie odetkać. No ja wolę odtykać. No dobrze, że zauważyłeś. No jeszcze teraz to się no, wszystko... No nie zauważyć tego. No, no tak, ale jednak tak wiesz, jakbyśmy teraz nie robili tych prac, to kto tam tutaj zagląda w to miejsce? Nie, no to było widać, tylko kwestia, gdzie to zrobić, a Karlsruhe to jest jedyne miejsce, gdzie ja to mogę zrobić. No, bo tu sobie zrobisz sam. Tu mam czas. I miejsce. I samochód jest pod suchem. No to zapal papieroska. Niech się dzieje wola boska, zajaramy papieroska, Majki. Ja muszę zrobić taką książkę Złote myśli niedźwiedzia. No o kurwa. No nie byłaby cienka. Tutaj niedźwiedź fajnie wszystko powyczyszczał i teraz tutaj nałożył taką specjalną mazię jakąś.
I wiecie, no nie wygląda to źle, wcale nie jest tak tragicznie. Zagruntował fajnie i auto będzie uratowane w ostatniej chwili. Drodzy widzowie, dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za kontakt w postaci subskrypcji, polubienia lub komentarza. Życzymy miłego oglądania. Nie regulujcie odbiorników. To ja, Śnieżka, z takim dziwnym głosem, więc wszyscy, którzy narzekali, że mam okropny głos, jak wam się ta wersja mojego głosu podoba? No strasznie mnie wymęczyło, dzisiaj trochę już dochodzę do siebie, ale no jak słychać, jestem chora, oboje byliśmy chorzy. Zaraziliśmy się od naszych znajomych, którzy tak gościnni, że nawet podzielili się z nami wirusem. No cóż, no bywa, no to nikogo nie winimy, ale wszystkich nas wymęczyło strasznie. A ja rozchorowałam się ostatnia. No i no wiadomo, najdłużej mnie trzyma niedźwiedź, już stanął na nogi. Poszedł dzisiaj szusować, ale tego nie nagram, bo, no bo jestem tu, a on jest tam, w górach, tak? Chciałam wam tylko powiedzieć, że miejsce to jest dla nas wyjątkowo szczególne, dlatego że to właśnie tu prawie 10 lat temu poznaliśmy się, kiedy to ja pierwszy raz pojechałam na narty. Moje przygody z nartami ja trochę opowiadałam w odcinkach z zimowej Gruzji. Jak ktoś nie oglądał, to zachęcam, żeby sobie pooglądać. I miałam taki dylemat właśnie, czy znowu stanąć na te narty, czy nie stanąć, czy już sobie odpuścić. No i los sam za mnie zadecydował. Jestem chora, więc po prostu nie nadaje się, nie ma mowy, żebym na tych nartach jeździła. To zresztą bardzo krótki wybaczcie mi moją formę. To taki krótki wypad tylko dlatego, że byliśmy bardzo blisko, a niedźwiedź te narty tak uwielbia. A jak będę się jutro czuła lepiej, to może coś nagram, a jak nie, no to trudno, możecie sobie pooglądać, jak on jeździ w tych poprzednich różnych odcinkach, gdzie to pokazywałam. No, chciałabym powiedzieć, że auto skończone, ale tak prawie skończone. Jeszcze jakieś takie drobiazgi, tu coś podmalować, tam coś jeszcze przykleić. No nie powinno tak być, nie jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No ale tak życie nieraz pomiesza. Ja miałam też takie sprawy rodzinne, które tam trochę się pogmatwały. Wszystko takie troszkę jesteśmy jeszcze w zawieszeniu. Nie jesteśmy pewni, czy już możemy ruszać, czy nie. Kurczę, chyba pokażę wam obrazki, bo wyglądam jak son jeszcze, a czuję się jeszcze gorzej.
No i co? Jak było? Kudy mi fucking better, kudy. Od razu się śmiejesz, jaki zadowolony. Piss off! Ożyłeś? Już nie jesteś chory. Yeah. I'm ready to fucking rock and roll, mate. Połówka, to sobie możesz doprawić, a tu jest moja połówka, która jest perfekcyjnie doprawiona. Piękną robią tą sałatkę, jest bardzo dobra. Prawda? Nasza ulubiona. To jedyne warzywa, które lubisz. No. I co? Boisz się? W samochodzie to szczekasz. A teraz, jak wszystkie krowy do nas idą, to ona ucieka. Dzień dobry. Piękne są te krowy. Piękne dziewczyny. Dzień dobry. Znalezienie sklepu z telefonami, gdzie możemy kupić kartę SIM, zajęło nam może 10 minut. Tak więc niedźwiedź poszedł teraz wszystko ogarnąć i powinniśmy mieć... Bela nam się tu już niecierpliwi. Mam 2 dni w samochodzie. Ale spoko, to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujemy. Co masz? 40 for 10 euro. 40? 40 giga. 40 giga za 10 euro. No to dobrze, nie? No. Najważniejsze, że jest, ale to długo trwało. Albo taki nowy kolej. Dobra, znajdź. Uczył się. No. Dobra. No okej. Okay. Ważne, że mamy to.
Jak widzicie, znaleźliśmy takie fajne miejsce i tam jest zaparkowany drugi bus, a tutaj jest pięknie znak zakaz kampingowania. I tak niestety wygląda rzeczywistość w Hiszpanii. To nie jest coś, co nam się jakby podoba, ale po prostu nie mamy innego wyjścia. Wszędzie w Hiszpanii są takie właśnie znaki zakazujące kampingowania i wszędzie ludzie w tych miejscach śpią. Tak wygląda rzeczywistość, moi drodzy. Idziemy na zakupy, zobaczymy jakie mają ceny. Niedźwiedź wjeżdża. Jest strasznie pełno na tym parkingu, to nie wiem, normalnie chyba dobre ceny, nie? Skoro taki parking zawalony. I co, nie bierzesz? Nie. My tutaj zawsze na najniższą półkę, słuchajcie. Proszę bardzo. No da się żyć. No te też nie wyglądają tak źle. Coś tam się wybierze. £15 za kilogram. To jest taka tradycyjna babka, którą tutaj sprzedaje się na święta. Już jest tego pełno tutaj w sklepach. No ale mięso to jest bardzo drogie. Właściwie po prostu ciężko jest znaleźć coś, co by
popatrzcie. Najtańsze pomidory, jakie znalazłam. No, to spoko. Większe opakowanie za 2,70. Idziemy zobaczyć, gdzie w ogóle dojechaliśmy, bo przyjechaliśmy wczoraj już po zmroku i nie za bardzo, no wiemy, że jesteśmy nad morzem, koło mapy, z mapy, ale dokładnie jak tu wygląda, to nie wiemy, więc zaraz się przekonamy. Tu jest taki wał, a za tym wałem jest morze. No jest fajna kładka, tutaj taka plaża kamienista. O, tam zaczyna się miasto, my jesteśmy za miastem, a w nocy przyjechały jeszcze 3 inne kampery. Te kampery są z Hiszpanii. Tu jest takie duże poletko ogrodzone, taki parkik, my stoimy tu. A tutaj te 3 kampery przyjechały w nocy, bo my po zmroku już żeśmy tutaj przyjechali. Ale fajne, bardzo spokojne miejsce. Tylko komary gryzą. Normalnie jak w Świnoujściu, słuchajcie. Nie idzie się ogonić. Jak zwykle trochę zagwozdka z parkingiem. Co? Dalej musimy pojechać? Okej. No spoko. No ale dobrze, że taki parking jest wysoki, nie? No i jest zaparkowane. Tutaj na tym parkingu, na pierwszym poziomie, do 3 metrów, 3,10 metry można sobie się zatrzymać, tak więc bardzo fajne miejsce, zaraz blisko centrum. Drodzy widzowie, dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za kontakt w postaci subskrypcji, polubienia lub komentarza. Życzymy miłego oglądania. Tutaj jest fantastyczny kryty bazar, który no niestety dzisiaj jest zamknięty, bo jest niedziela, ale jakby ktoś był w inny dzień, no to gorąco polecam. Bardzo ładny budynek widziałam na zdjęciach, ale z zewnątrz też widzę, że wygląda bardzo fajnie.
może nie widać tego, ale jest bardzo ciepło i zaskakujące się porozbierałam po prostu, bo tak ciepło jest, mimo że nie ma takiego bezpośredniego słońca. Wybaczcie przejęzyczenie, ja nie bardzo jestem jeszcze w formie, tak więc widzę, że tak trochę mój mózg wolniej pracuje, ale cieszę się, żeśmy przyjechali tutaj, bo no fajnie na ludzi popatrzeć, choć jest tak tłoczno, że troszkę żeśmy się odzwyczaili i czujemy się trochę tak zagubieni. Postanowiliśmy troszeczkę wyjść z krzaków i przyjechaliśmy do Walencji. Przede mną katedra, w której podobno jest święty Graal. No, Graal jest, czy święty, no to trwają na ten temat dyskusje. Zobaczę, czy się tam da wejść do środka. Powiem szczerze, jest bardzo dużo ludzi. No, taki tłum, że my żeśmy się po prostu nie spodziewali aż takich tłumów i muszę powiedzieć, że jesteśmy trochę przytłoczeni, już żeśmy się odzwyczaili po prostu od dużych miast. Rany już chyba jestem strasznie rozpuszczona, bo po prostu powiem wam szczerze, że trudno jakoś mnie zachwycić. No, katedra, ciekawe jak niedźwiedź, jakie wrażenia. Chodź tutaj, usiądź i powiedz, jakie wrażenia. No, it's a wild. Właśnie, ja też bym tak powiedziała, w porządku. No, katedra po prostu nie jest brzydka, ale jak już parę katedr się w życiu widziało, no to na pewno po prostu, no wiecie, znów nie zwala. Piękny ołtarz, akurat teraz trwa msza. Wejście jest bezpłatne, aczkolwiek na wieżę, jeżeli byśmy chcieli wejść, to tam już trzeba zapłacić. Podobno jest piękny widok. My tak na skróty, bo nie czujemy się jeszcze najlepiej, a w ogóle to też nie jesteśmy aż tak zacięci na zwiedzanie. W sumie to najbardziej to bym chciała zobaczyć ten market, który no niestety dzisiaj jest zamknięty. No ale nie szkodzi. Fajnie było zobaczyć, ale chyba będziemy uciekać. Zaparkowaliśmy samochód tuż przy centralnym markecie, ryneczku, bazarze. Przy centralnym bazarze, tak więc to miejsce, które jest takie bardzo charakterystyczne dla miasta Walencja. Super miejsce, idziemy zobaczyć, ile ten parking nas teraz kosztuje, bo płaci się po tym. Ja uwielbiam takie miejsca, gdzie płacisz jak wracasz, bo jak ja wychodzę, to ja nie wiem dokładnie, ile czasu nam zabierze, prawda? Myślę, że z półtorej godzinki żeśmy spacerowali, nie za długo, bo wszystko jest naprawdę bardzo blisko. Tam jest parę płatnych atrakcji, jak ktoś chce, a jest jeszcze właśnie taka nowoczesna część miasta, gdzie po prostu jest super fajnie podobno, znaczy jak ktoś lubi takie nowoczesne miejsca. Tak więc to takie pozdobywało różne nagrody i jak ktoś tam lubi takie muzea, które są nowoczesne, to jak najbardziej warto sobie do tej części zajrzeć. No, 3.15 pokazuje. No to luks.
Milcz, jak do mnie mówisz. Kurwa, a idź w chuj, Boże, jaka to robota jest. No bo to nie tak się robi. Kurwa! No właśnie, to nie tak się robi. Ale nie pytałeś, kurwa, to chuj, to chuj. No i chuj, złamałem. A idź w pizdu.